Witam wszystkich, nazywam się MaxD890. Tak jak widzicie, 7 grudnia tego roku 2014 będą 5 urodziny mojego kanału. Także jest małe przystrojenie, mała dekoracja na stole. To jest takie moje pierwsze przemówienie dla Was, którzy oglądacie mój kanał, moje filmiki. Dziękuję Wam za to. Witam Was, MaxD890. Zaskoczeni jesteście? Mam superanckie okulary z lat 80. 90. i oldschoolowy sweterek w miśki. Dzisiaj recenzja w okularach. Sprzętu wszechmocnego grającego sprzętu. Oto on. Uważajcie. Oto on w całej swojej okazałości. Radiomagnetofon International model AK21S. Chyba każdy z nas go pamięta z lat dziecinnych, młodzieńczych. Przede wszystkim grał i to bardzo często, gdziekolwiek się, przynajmniej ja, nie poruszałem, przemieszczałem się tu i tam. On grał wszędzie. Czy to było na ognisku domowym z prawdziwą kiełbasą pieczoną na kijkach, czy przed wyjściem na dyskotekę, czy dyskotekę nawet się robiło na podwórku. Taki sprzęcior, to były sprzęty nie do zajechania. Co w nim mamy tutaj? No jest radyjko. Tu jest to, tu jest to. Coś tam gra. Jest coś. Coś tam słychać. Ono gra. Ale na razie żadnej rezultacji nie chcę złapać. Dobra. Ani. Tutaj mam kasetę bodajże z 90. Nie wiem. Zgadujcie. 92. Trzeci rok. Tak, top 92, przepraszam, top 92. Gala muzyki chodnikowej numer 1. Najczęściej wielki chycior. Teraz spróbujemy go tutaj, antenkę sobie schowamy. Tak, teraz będzie. Przełączymy go tu, gdzie ma te przełączniki. Od góry wsadzana kaseta. Ta struna. Gotowi na prawdziwą dyskotekę? To zapraszam. Jedziemy. Przejeżdżona tysiącami godzin grania. No lecimy. Jeszcze raz. Przywija. Mogę Wam powiedzieć, że w tych magnetofonach głównie rozchodziło się o przewijanie kaset do przodu, do tyłu. W momencie, gdy
włożyła się kasetę, to ta kaseta cała grała od początku do końca i przy każdej muzyce z tego wszechmocnego, tak go nazwę, wszyscy się dobrze bawili. I naprawdę, czy to był początek, czy koniec kasety, wszyscy dalej się bawili.